Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj u mnie kolejny nowy temat. Niby bateria LiFePO4 12,8 V z tą parę godzin, ale od Red Odo, ci co wiedzą, znają mój kanał. Mam jedne z moich pierwszych baterii, które się tutaj na dole będzie widać. Będzie. O, tu się znajdują w magazynie na dole i te baterie są ze mną już, słuchajcie, 2 lata, z tego testy tutaj wszystko na ścianie są robione i po 2 latach bardzo fajnie się sprawują, ale że u mnie projekty cały czas idą do przodu i są różne, że tak powiem, kombinacje, to fajnie, że się pojawiają nowe baterie. Ja mogę dołączyć dalej do swojego magazynu energii, bo akurat brakowało mi jednej takiej baterii, żeby dalej powiększyć go o 5 kWh. Tak naprawdę jeszcze w innym układzie niż w ogóle jest standardowy, ale to będzie, słuchajcie, później. Także z czym mamy tutaj, słuchajcie, do czynienia? Do czynienia mamy oczywiście z baterią. Do baterii przychodzą nam 2 komplety śrub. Takie zdziwione jestem, powiem wam, 2 komplety śrub. Dodatkowo jeszcze podkładki, żeby już na wszystkie chyba wysokości pasowały. Śruby są jednej akurat wysokości. I też mamy 2 czapeczki. Jedna na plusa, druga na minusa, żeby nam się jakieś zwarcie nie zrobiło albo coś. Usuniemy go tutaj i przychodzi nam jeszcze instrukcja. No, szkoda, że nie po polsku, jest po niemiecku i po angielsku. Także z czym konkretnie mamy do czynienia? Lecimy z danymi, słuchajcie. Typ baterii LiFePO4, czyli litowo-żelazowo-fosforanowa, napięcie nominalne to jest 12,8 V, 100 Ah, energia zawarta w baterii to jest 1280 Wh, ile energii jest zawartej, oczywiście to się sprawdzi, bo będzie test też obciążenia i wyciągania energii, ile faktycznie mamy tej energii po przetworzenie przez przetwornicę, bo to najczęściej jest używany temat i zawsze będzie tej energii mniej, ale zobaczymy do konkurencji, czy jest lepiej, czy gorzej, czy jest tak samo, także test trzeba zrobić. Dalej, system BMS jest 100 Ah w tej baterii. Ładowanie, ja to muszę z angielskiego sobie jeszcze tłumaczyć, prąd ładowania, tutaj mamy maksymalne ładowanie, czyli 14,4 V plus minus 2 V, to do 14,6, tak jak wszystkie ładowarki LiFePO4 mają. Tutaj mam akurat jedną, także ładowarka LiFePO4 ładuje do 14,6 V. Akurat ta moja. Są inne, które sobie można tam ustawić na mniejsze, ale ja zawsze robię przynajmniej raz w roku test moich magazynów energii, wszystkich baterii. Tutaj mam poznaczone akurat co ile, w jakim miesiącu zostały dodane i co roku robię test, po prostu ładuję do pełna, aż odetnie BMS w baterii i później rozładowuję też. No już do BMS-a nie mogę rozładować, bo żadna przetwornica tak nisko po prostu nie pójdzie, tylko przy 10 V się przetwornice wyłączają, a one potrafią jeszcze niżej tam przytrzymać troszeczkę. Dobra, rekomendowany prąd ładowania 20 A, czyli 0,2C takiej baterii. I tak, maksymalne ładowanie oczywiście to jest 100 A, maksymalne rozładowanie to też jest 100 A, co wynika z BMS-u. Przez 1 sekundę możecie pociągnąć 400 A nawet z tej baterii, tylko przy 12 V to nie wiem, co to musiałoby być. Dajcie znać w komentarzu, jeśli wiecie, co to musiałoby być, bo ja po prostu nie wiem. I maksymalny moc wyjściowa to jest 1280 W, co nam wynika z tego, że jeśli pomnożymy 12,8 V razy 100 A, to wyjdzie nam 1280 W. Także no, mi się wydaje prosty temat. Ochrona, klasa ochronności przeciw, znaczy ogólnie IP65, także no, pod wodę raczej nie wkładajmy. Ale ogólnie zabezpieczone jest, nawet jak tam deszcz na niego popada, czy coś, nie powinno się dziać. Według mnie nie, takie baterie nie powinny być w środowisku mokrym z wiadomych względów, nie? Tam gdzie prąd, tam i woda, to nie jest po prostu dobre, nie jest dobre rozwiązanie.
I tak, temperatury jeszcze tak. Temperatury ładowania to jest od 0 stopni do 50 stopni, no bo Leafe po 4, a jakikolwiek lit nie lubi poniżej 0, muszą być maty albo grzewcze, albo inne takie tematy, żeby po prostu nie uszkodzić tych ogniw. Ładowanie, rozładowanie jest od minus 20 do 60, bo już przy tych minus 20 oddadzą, ale nie chcą przyjmować te ogniwa po prostu tej energii. Także tak producent przewiduje, to jest ok. I składowanie, czyli leżakowanie takiej baterii, to jest od minus 10 do 50 stopni. No i rekomendowane jest, żeby naładowana była wtedy około 60 stopni i raz na 3 miesiące, żeby ją, podładować. To akurat pisze gdzieś tutaj dalej, ale już wiem to po prostu z doświadczenia. Co tu jeszcze dodatkowo, słuchajcie, dodatkowe rzeczy, to jest wszystko, co jest do ładowania, w jakich voltach, dodatkowe jeszcze układy łączenia takiej baterii, jakbyście mieli, słuchajcie, więcej takiej bateryjek, czyli cztery baterie możemy łączyć szeregowo, równolegle, szeregowo jak je połączymy, czyli plus minusem, wyjdzie nam wtedy 48 V, 51,2 V, jak ktoś tutaj napisał w układzie 48 V, 51,2 V wyjdzie nam i dalej 100 amperogodzin, ale już sprawność tego układu będzie o wiele lepsza jak układu połączonego równolegle, który da nam 12,8 V, ale 400 amperogodzin, ale będzie niższa sprawność, no jednak nie, jakby nie było 12 V, to 12 V, a 48 to 48, no i wszyscy co w tym temacie mają cokolwiek do powiedzenia, to wiedzą, że to się lepiej sprawdza, dlatego te układy domowe na dużych falownikach są albo 48 V, albo później już wyżej, tak naprawdę powyżej 200-300 V, żeby to sobie fajnie działało. Tutaj dalej mamy układy połączeń i tutaj są, o, tutaj taki najciekawszy Wam układ połączeń pokażę. O, jest tutaj, to jest taki szeregowo równoległy. Tutaj mamy 10 z takich baterii, można zbudować system 24 V, 400 amperogodzin, 10 i 2 kWh, albo 48 V, 200 amperogodzin i wtedy mamy też tą samą pojemność, 10 i 2 kWh, tylko no w różnych układach, nie? Tutaj macie, zobaczcie, układ szeregowo równoległy. I tutaj jest też taki szeregowy równoległy, tylko właśnie 48, znaczy 24 albo... O, teraz ładnie ostrość złapał, bo on mnie w stuła łapie i jest wtedy problem. Tu widać te żółte takie kreseczki, słuchajcie, może się ten przełączy się na drugą stronę, będzie lepiej widać. Już momencik. O, zobaczcie, tutaj będzie to fajniej, słuchajcie, widać. A jak widzicie, tutaj mamy jeden układzik, 24 V i tutaj... Te żółte to są właśnie jeszcze wyrównawcze połączenia. Nigdzie, zobaczcie, nigdzie żaden producent nie chce balanserów w żadnym układzie. I tak samo jak u mnie, zobaczcie, jest układ 48 V. Ja mówię kolokwialnie o tych 52, ale 48 V jest na 4 bateriach 12, na dwóch bateriach 24 i na jednej baterii tutaj i tutaj na jednej baterii to są baterie 48 V. To tak naprawdę mamy w układzie właśnie 12,8, później 25,6 V i 51,2 V, bo to jest Leafe po 4 i tak to po prostu wygląda. I to działa, nie ma żadnego balansera. Nie, przepraszam. Jest balanser. Zakurzył się troszeczkę. Układ, nawet tak z ciekawości Wam powiem, ten układ 4 baterii 12 działa od, tutaj mam datę, 24.10.2024, także dzisiaj mamy 7 miesięcy bez żadnego balansowania pomiędzy bateriami. W środku są oczywiście balansery i cała reszta, także słuchajcie, informacje dotyczące baterii oczywiście będą w opisie filmu. Z baterią jeszcze, tak już Wam powiem, też będą teściki, też przy okazji, bo ja zaczynam temat. Ogólnie już pierwsze filmy poszły właśnie, mała fotowoltaika, także próbuję nazbierać jak najwięcej sprzętu różnych producentów, żeby można to było porównać, żeby zrobić właśnie jak najwięcej filmów w temacie właśnie małej fotowoltaiki, upgradeowej fotowoltaiki w układzie 12 V, 24 V, 48, nie, bo tam już
wchodzą falowniki i jest bardzo duży problem z przetwornicami na 48 V. Ja będę miał taką przetwornicę z polskiej firmy, odezwała się do mnie polska firma. Usłyszeli gdzieś, że szukam takiej przetwornicy, powiem wam, i się odezwali. I powiem wam, bardzo niszowy temat i konkretny, a mi się przydadzą te przetwornice do testowania właśnie moich baterii 51,2 V. Uzgodniliśmy tam już wstępne tematy i na pewno będę chciał, żeby ta przetwornica pracowała w zakresie prądu 40-60 V, wtedy będę mógł sobie wszystko przetestować, ale też będę miał możliwość zrobić właśnie off-gridu, właśnie nie na falowniku hybrydowym, tylko właśnie dalej regulator MPPT, bo mam 48 V i przetwornica na 48 V i baterię też mam, także dalej porównanie tego wszystkiego można będzie zrobić. Czy to ma sens, czy to nie ma sens, to nie ma znaczenia, ale zrobić porównanie i sprawdzić, już nie będę musiał do tego wracać, bo już będę miał to przetestowane. Przepraszam. Także słuchajcie, linki w opisie do baterii. Ja standardowo lajki, subskrypcje, kawy, jak to woli, także wszystko jest w opisie, albo klikanie, nie klikanie, cała reszta. I tyle. I testy na pewno będą, bo tablicę tutaj już wam pokażę. Dla tych, co nie wiedzą, tablica, powiem wam, rośnie, że tak powiem, w siłę i rośnie w testy. Jak widzicie, Red Odo, jedne z pierwszych baterii, które u mnie były, już 2 lata pracują i bardzo dobrze się spisują. A tutaj LiFePO 4 12,8 V zaczyna mi pomału brakować miejsca na baterie, które testowałem. Także przerobiłem tego troszeczkę. Powerbanki też są, testy powerbanków. Także bawimy się. Czemu nie? Teraz tak troszeczkę w nowej formule, odkąd mam mikrofony bezprzewodowe, już mogę tak do was mówić. Mi się wydaje, że to nawet taka lepsza forma, bo bardziej mnie widzicie, dyskutulacje i takie inne sprawy. Dobra, słuchajcie, jak to standardowo u mnie, szczęścia, zdrowia, pomyślności i co? Lecimy z tematem dalej. Trzymajcie się ciepło. Cześć!